otwieram 31. sesję Rady Gminy Niepodal. Serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana wójta Mariusza Rybaka. Witam pana. Na dzisiejszą sesję dojdzie do nas jeszcze pani skarbnik. Na razie jeszcze jest uczenie, ponieważ ma inne sprawy. Ale będzie również brała udział w dzisiejszej sesji. Witam serdecznie osobę prawną, pana Adelita Parkę. Witam osobę rady, panią Dorotkę Poleciak. Witam klasę. Serdecznie witam sołtysów i wszystkich uczestników dzisiejszej sesji. Zawiadomienia o terminie zwołania sesji wraz z niezbędnymi materiałami otrzymali państwo rady.
jeżeli chodzi o kwestię uchwał, kompetentnych na tym temacie jest Rada Gminy. Więc jeżeli Pan zamierza to przeprowadzić w formie uchwały, więc konieczne jest wystąpienie do przewodniczącego Rady Gminy o to, żeby ten temat podjąć i przygotować w trakcie kolejnej sesji. Ponieważ. A więc nie. Jeżeli chodzi o porządek sesyjny, ustala przewodniczący Rady. Żadne pismo o wystosowanie jakiejkolwiek uchwały do mnie nie wpłynęło. Sesja jest przygotowywana, rozesłana 7 dni przed rozpoczęciem sesji następnej. Przed rozpoczęciem danej sesji. Rozumiem, ja to powiem na koniec. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytania lub propozycje, wnioski? Bardzo proszę, Pan Daniel. Głosowało 15 radnych za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego. Powołanie komisji.
szpitala wraz z zgodem. Proponuję Mariusza Rzutka. Czy pan Mariusz Rzutek wyraża zgodę? Dziękuję. Komisja w składzie pan Józef Gromada, pan Łukasz Szpitala, pan Mariusz Rudek. Proszę się o konstytuowanie komisji. Przewodniczący komisji pan Józef Gromada, członkowie pan Łukasz Szpitala, pan Mariusz Rudek. Proszę o przegłosowanie z podanego składu komisji. Kto jest za przyjęciem? Dudek Mariusz, Gromada Józef jestem za, Adamowski Ryszard, Jasko Ładyszard, Kaszyna Zofia, jestem za, Kitala Łukasz, jestem za, Malikówka Andrzej, Wizgała Stanisław, Morwic Stanisław, Noc Mateusz, Piedro Daniel, Teresiak Andrzej, Cepu Artur, Wójcik Mariusz. Dziękuję za przyjęcie. Komisji uchwały wniosków głosowało 15 radnych za. Komisja została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. Bardzo proszę pana Wójta. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado, szanowni państwo. W trakcie poprzedniej sesji podjęta była jedna uchwała nr 223/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021. Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 12 sierpnia zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680/54 w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia publicznego. Łącznie złożonych zostało 6 ofert. Spadła ocena właśnie ofert. Najbardziej korzystniejsza pod względem finansowym była oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix spółka z Ozdrowieńca na kwotę 668 764,32 zł. Najwyższą cenę złożyła firma Kucz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 970 467,05 zł. Od 1 lutego jest czynny punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu od 8 do 14, we wtorek i czwartki. Zachęcamy do udziału w programie. Jest duże zainteresowanie tym programem, z czego się cieszymy. W dniu dzisiejszym również podejmiemy uchwałę o zwiększeniu ze środków gminnych pieniążków na indywidualne koło dla naszych mieszkańców. Do dnia dzisiejszego wyczerpane zostały wszystkie środki, jakie zostały rozdysponowane na ten cel w ubiegłym miesiącu. Zakończyła się w dniu dzisiejszym ocena oferty dla zadania Gmina Niedowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Została złożona tylko jedna oferta przez firmę Rekordienic z Częstochowy, gdzie końcowa kwota została wynegocjowana w wysokości 1 397 088 zł. Właśnie dzisiaj został dokonany wybór wykonawcy. Trwa ocena merytoryczna przez Urząd Marszałkowski dwóch naszych wniosków. Jest to już na ukończeniu. Prawdopodobnie do końca miesiąca zostaną podane wyniki. My mamy dwa zadania. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pogorze Rynku i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa. Chodzi tutaj o budynek szkoły, gdzie kwota dofinansowana w przypadku szkoły jest prawie 1 000 000 zł. W dniu 9 sierpnia została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym Żarek na kredyt bankowy z przeznaczeniem na zgodę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W dniu 24 sierpnia została podpisana umowa z firmą Magnus Grzegorz Mateja na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy w roku 2021. W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym miejscowości Mierów. Również w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone równoległe
postępowanie przetargowe na przebudowę drogi gminnej 680010 w Mirowie również, jak również chodnika w drodze w miejscowości Moczyn-Łopień, w miejscowości Niebówka. Możemy do końca sierpnia jeszcze składać wnioski na utylizację kwotnie rolniczych. Bardzo proszę, aby radni sobie się przypomnieli zainteresowanym rolnikom o takiej możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie kwotnie z terenu gospodarstw rolnych. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego do zadania modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Bliżyce. W ramach programu Polska zostały zgłoszone 3 wnioski. Powtarzam to, ponieważ było mnóstwo zapytań dotyczących, jakie wnioski zostały złożone przez gminę Mirowa do tego programu. To były 3 budowy. Pierwsza, przebudowa i modernizacja wodociągów wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w miejscowościach Bliżyce i Sokolniki. To jest jeden wniosek, gdzie przewidywana wartość inwestycji to kwota 4 950 000 zł netto. Drugi wniosek, montaż paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych na terenie całej gminy Mirowa. Przewidywana wartość inwestycji to kwota 15 000 000 zł. I trzeci wniosek, przebudowa, modernizacja wodociągu w miejscowościach Gorzków Starych, Gorzków Nowych, Ludwinów i Muzyłów w granicy pasów drogowych. Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 9 000 000 zł netto. Na łączeniu z rozliczeniem dofinansowania z FOŚ-u w Katowicach na organizację pokryć azbestowych. W dniu 17 sierpnia został złożony wniosek na zadanie pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Muzyłów wraz z rozbudową oświetlenia publicznego o dofinansowanie zadania ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wniosku to ponad 1 000 000 zł. W dniu dzisiejszym również zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą budowa wolno stojących zbiorników wodnych o pojemności nie mniejszej niż 250 metrów sześciennych w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy i Muzury. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informuję radnych i sukcesów, że od 1 lipca 2001 roku została uruchomiona centralna ewidencja emisyjności budynków, w której docelowo mają zostać zebrane informacje o źródłach ogrzewania we wszystkich domach w Polsce. Bardzo proszę o to, żeby przekazać mieszkańcom na obowiązek przekazania tych danych będzie spoczywać na właścicielu każdego budynku czy lokalu mieszkalnego. Podstawą prawną do uruchomienia tej ewidencji jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie niecesyjnym oraz wykonania uchwały Rady Gminy. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego, interpelacji i wnioski Rady Gminy. Bardzo proszę. Radny pan Ryszard. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący, może tak na rok, co odnośnie tego ostatniego punktu, żeby później nie zapomnieć sprawach różnych, żeby wójt powiedział parę słów na temat tego, gdzie się ten wniosek składa i o czym chodzi. Po prostu są gdzieś wiedzieli, czy gadali. Chodzi mi o to, na myśli, bo później temat zostanie gdzieś tak zapomniany. Bo rozmawialiśmy na ten temat na komisjach, myślę, że dobrze by było, żeby wójt powiedział, czy teraz parę zdania czy później pamiętać. To dla sobie też będzie ważne i przede wszystkim dla mieszkania. Dziękuję bardzo. Przedstawienie odpowiedzi panu nie odpowie na wszystkie. Dziękujemy bardzo. Proszę, kto jeszcze? Radny pan Jan Józef Roman. Pani Przewodnicząca, panie Wójcie,
terenie miejscowości Głosownowy, miejscowości Wilma, tak jak ponieważ jest tam katastrofa, biorąc sprawę jasną. Jest dla. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan radny Mateusz Nowski. Potrzeba, aby nasi
Więc tutaj zważywszy na to, że my jako gmina w bieżącym roku dopłacamy do funkcjonowania żłobka jako już kwotę 300 tysięcy złotych i tak to wygląda z naszej perspektywy, więc chodzi też tutaj o to, żeby nie pogłębiać tego dystansu i dodatkowo nie obciążać naszego budżetu. To jest jedyny przypadek, który zakładam w iluzorycznych sytuacjach. Jest potrzeba, żeby skorzystać z takiej pomocy. W zdecydowanej większości pobyty dzieciaków w naszym żłobku zamykają się w 9-godzinnym systemie, w kilku przypadkach 10-godzinnym. W zupełności to wystarcza na naszym budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Proszę. Proszę. Bardzo proszę. Z dnia 25 września 2020 roku w sprawie
wnioskowano jej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłatę za pobyt dziecka w żłobku. Paragraf 1 ustawy z drugiego odczerpnie brzmienie. Punkt 2. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie wynosi 65 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Paragraf 2. Punkt 2. Wykonanie uchwały powierza się urzędowi gminnego ma. Paragraf 3. Punkt 3. Uchwała wchodzi w życie po podjęciu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały. Poddaję przedstawiony projekt uchwały pod głosowaniem przez komisję. Wesajany. Dudek Mariusz. Kromada Józef jestem za. Karolowski Ryszard. Jaskóra Ryszard.